Wysokość. Słuchajcie, wysokość bindowania absolutnie robimy taką samą jak to, bo to musi być jak najbardziej wpuszczone, że tak powiem, niewidoczne. Także sprawdzę, ile to jest dokładnie tutaj i będę robiła według, słuchajcie, według tego, czyli 2 cale i 3 czwarte. 3 czwarte. Nie wiem, po co sobie robię tutaj kreskę, ale to chyba dlatego, że nie chcę mi się już tu mierzyć. Po pierwsze, to jest wysokość mojego systemu. Z tego będę robiła tutaj łódeczki, tak? Po pierwsze, a po drugie, boję się, że mogę mieć tu milimetry między, ale zaraz sprawdzę. Teraz tylko sobie sprawdzę, słuchajcie, jak ja to mówiłam? 2 cale, kurde, już nie pamiętam. 2 cale i 3/4, dobra, czyli mamy 2 cale i raz, dwa, trzy. Okej, okay, słuchajcie, wezmę sobie mniejszą tą, bo ta jest za wielka i niepotrzebna tutaj. Wezmę sobie mniejszą. I teraz, słuchajcie, łódeczki. Łódeczka na czym polega? Łódeczka to są po prostu dwa chińcze i jakby odstęp pomiędzy stronami. Łódeczka. Kawałek, odstęp, kawałek. I teraz tak, jaki my chcemy kawałek, który wpuszczamy w naszą tą? Możemy zrobić większy, będziemy wtedy bardziej pewni, że to będzie stabilne i będzie się lepiej trzymało. Wiecie co? Ja myślę, że 1,5 cm wystarczy. To będzie 5 chyba ósmych, ale sprawdzę. Raz, dwa, trzy. Tak, 5 ósmych. Wydaje mi się, że to wystarczy, słuchajcie, na chińcza. Tak mi się wydaje, że wystarczy. Możecie dać troszeczkę większą tą do wpuszczenia, więc wtedy może być na przykład 3/4 cala. Ale dobra, na razie sobie tak. Nawet jak mogę to zmienić, bo tego nie będzie widać. One będą wpuszczone w ten, to nie będzie widać. Najważniejsze, odstęp pomiędzy. Jak my ją tu przykleimy, ja sobie przykleimy. Ta wielkość już jest 1/8. Odległość 1, no to byłby odległość tylko na grubość tej, więc będzie za mało, więc ja proponuję zrobić 2/8. 2/8 to jest mniej więcej, słuchajcie, a mówiłam ile w centymetrach tam to w końcu ma? Nie powiedziałam w końcu, ile ma w centymetrach. To jest mniej więcej 7 mm, jeżeli dobrze tutaj odmierzam. Tutaj mam jeszcze podać wam w centymetrach, ale jestem mongą. Ale dzisiaj taka jestem, więc przepraszam was. Na szerokość u mnie to wyszło 16 i 3 mm, ale tak jak mówię, widzieliście jak to mierzyłam, to wynika z tego, jaka jest ta nasza koperta, ale jest 16 i 3, wysokość wyszła mi właśnie 6 cm i 9 mm, grubość to jest mniej więcej, słuchajcie, 3 mi to jest takie niecałe 3 mm, ale możecie zrobić 3 mm i wtedy jak tutaj będziecie robić tą odległość, to jeżeli 3 mm, to zróbcie na przykład 6 mm, tą odległość pomiędzy stronami. Czyli robimy tutaj. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. 5/8. 7/8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj będzie cięcie. Czyli na 1,5 cala, tak? Jeżeli robicie na calach, jest najprościej, tak? Czyli przesuwamy się o raz, dwa, trzy, cztery, 5/8. Potem dwa razy o 2/8 i znowu 5/8. Od razu wytniemy sobie kolejną łódeczkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz zmienię to, bo nie wiem dlaczego. Okay. I znowu, to mamy już drugą łódeczkę. One będą do siebie poprzyklejane, więc są wszystkie takie same. Potrzebujemy 12. Mamy dwie. I 40. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Może zrobię część, a nie wszystko, ale będę już widziała mniej więcej jaka wielkość. Raz, dwa, trzy, pięć. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, pięć. Przesunę sobie tutaj. Raz, dwa, pięć. Raz, dwa, dwa, trzy, cztery, pięć. Następna mi się już nie zmieści. No więc teraz sobie tutaj tnę. Tnę sobie tutaj po tych moich. Czyli tak, odcięłam sobie ten ostatni kawałek. I teraz przycinam. Zobaczcie, zostawiam sobie duży, mały, duży i tnę. Znowu duży, mały, duży, tnę, tak? Czyli rozdzielam po prostu teraz te łódeczki od siebie. Czyli jest duży kawałek, mały kawałek i duży kawałek. I znowu to samo. Duży, mały, duży. Znowu to samo. Wszystko mi tu lata. Duży, mały, duży. Ile mamy? Dwa. 4, 5, ok. Teraz weźmy sobie
No dobra, już nie chcę się brać kolejnej. Widziała kolejną stronę A4, ale to bez sensu. Czyli znowu ustalamy wysokość. 2 i 3 ósme to było. 2 i 3 czwarte. Czyli znowu wysokość 2 i 3 czwarte ustaliłyśmy. Nie wiem, co to zrobiłam teraz. Mogłam to tylko przeciąć, ale zwalmy to na mój dzisiejszy stan. 2 cale i 3 czwarte. Obawiam się, że będę musiała i tak jeszcze chyba jeden, bo tam mi chyba nie starczy. Więc znowu robię 2 cale i 3 czwarte. Ok, to odłożę, bo to jest nie ten. I teraz mamy to. I działamy znowu. Czyli mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No nie ten wzięłam. Co trzeba. Pięć. Dwa. I raz, dwa, cztery, pięć. Znowu raz, dwa, pięć, dwa, pięć, raz, dwa, trzy, dwa, raz, dwa, pięć, dwa i raz, pięć, przesuwamy, na maszyna, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dwa, raz. Że starczą nam te dwa, nie? Bo też nie chcę, żeby to było takie, wiecie, rozwleczone i rozszerzone za bardzo. Raz, dwa, pięć. Tu już mi się nie starczy mi to, czyli mamy jeszcze, tam mamy pięć, sześć, osiem, pięć i jeszcze nam będą potrzebne. Dobra, dziewuchy moje. I teraz tak, robimy oczywiście, składamy. Składamy oczywiście te nasze te i proponuję tutaj poprzygniatać, bo wtedy jak będziemy je sklejać, będzie nam łatwiej to zrobić równo. I pamiętajcie, że skór ma też swoją grubość. To też taka, to jest taki tip dla Was, taki dodatek, bardzo ważna moim zdaniem informacja, bo widzę, to się zdarza na warsztatach, że to gdzieś tam nie działa. Pamiętajcie, że skór, to jakby nie było, skór to są dwa punkty, pomiędzy którymi jest dołek. Tak wygląda skór. Tak, na tablicy. I teraz my, składając ten papier, czasem możemy zrobić tak, że złożymy ten skor po jednym jakby brzegu, a nie po drugim i już minimalne różnice się robią. Więc pamiętajcie o tym, czyli jak tutaj na przykład składacie, to od razu zaginajcie jakby na brzegu tego skora, czyli tak jakby ten dołek, który powstał, ma być z prawej strony, tak? Albo na lewym, tylko zawsze na tym samym. Wtedy jest szansa, że wszystko będzie równo. Czyli mimo tego, że ja mam tutaj skor, ale jak ja go składam, to mogę go złożyć po tej zewnętrznej ściance skora, jeżeli to ma sens, co do Was mówię. Więc składamy tutaj po zewnętrznej ścianie skora. Tak, żeby one były wszystkie równo poskładane. Czyli ten minimalny kawałeczek, który jest takim wklęsłym, może Wam robić różnicę, mimo wszystko. Więc tutaj to jest ważne. Jak robicie albumy, jak robicie cokolwiek innego, to te skory są ważne. Zwłaszcza jak robicie bindowanie, które ma być idealne, czy robicie bindowanie z hidden hinge'em na przykład, to też to jest bardzo ważne, nie? Żeby to było. Także teraz jak przyłożę do siebie dwie łódeczki, to jest szansa, że one będą idealnie równiutkie i będą idealnie się ze sobą ścinały. Tutaj ta wysokość, zobaczcie, jak złączę, nie mogę za dużo, bo nie będzie ostrości. Jak połączę te dwie i nawet jak ta wysokość tutaj będzie jakaś różnica minimalna w tej wysokości, tu w tym miejscu, to nic nie szkodzi, bo to i tak będzie wpuszczone w stronę, tego nie będzie widać. Cześć Aneczko! Tu ma być równe, tak? Czyli te skory nasze mają być równe i odstępy równe. Tak jak mówię, tu akurat nie ma to różnicy, ale gdyby skory były źle złożone, to one by były nierówne. Po prostu ten skor byłby trochę taki, robiłby te przesunięcia. Jak zacznę gadać głupoty, to dajcie znać, ok? Jak będę coś gadała, co jest niezrozumiałe, bo staram się jak mogę. Także wszystkie teraz zaginamy 12 łódeczek. Czyli teraz bierzemy i kleimy. Tu kleimy z tym, tak? Czyli doklejamy do siebie, tak żeby tutaj było równo. Ok? Jedną do drugiej. Lecimy z tym koksem. Najlepiej sobie, jeżeli wiemy, że to jest w miarę równe, to najlepiej sobie tak, tu wysmarować klejem. Zamkniemy i teraz najlepiej sobie tak to wygiąć i tą sobie tutaj przykleić, tak też wygiętą. O, zobaczcie, tak na płasko to przyklejam.
Na płasko to przyklejam. Wydaje mi się, że tak będzie, bo wtedy tu jest równo, tak? Jak one są na płasko. Dobrze przycisnę. Sprawdzę, czy z dwóch stron na płasko. Zobaczcie, to jest w ten sposób, to tak wygląda. I teraz tylko robię bum i już są obok siebie, tak? Voilà. Teraz znowu przesuwam sobie, bo będę kleiła do tego, żeby nie przykleić niczego tutaj, dowiecie, do, pomiędzy tym. Tylko tutaj kleimy, tak? Ścianki. Biorę następną ściankę, znowu sobie przygotowuję, zostawiam tutaj to i tym kleję. Słuchajcie, zobaczycie, we Wrocławiu się będzie działo, jak ja będę jeszcze podjarana tym, że tam jesteście i w ogóle. Znowu złączę, dokładam, żeby były równiutko z jednej strony i równiutko z drugiej. Przytrzymuję i dociskam kością. I kolejna. Voilà. Tak, i już mamy, zobaczcie, mamy już dwa haczyki. O, i dalej lecimy. Dobra, słuchajcie, dziewczyny, mamy już 12, zobaczcie. 12 i będziemy tu przyklejać 12 kopert. Mamy już, wiemy, jaki mamy szeroki ten nasz 12 grzebieniowy kawałek. I teraz jak tu przyłożę sobie do mojej maty, to Wam mówię już mniej więcej, ile to ma. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 9,5 centymetra ma ten mój system. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9 centymetrów ma ten system. Ale jeszcze doprecyzuję. 9 centymetrów, 9 na szerokość. Ale pamiętajmy, że tutaj przyklejamy pierwszą, tu będzie pierwsza, tu będzie ostatnia, więc tutaj dołożymy sobie, powiedzmy, jak zrobimy 9,5, to może być za mało, prawda? Jak myślicie? Jak zrobimy 9,5, tu jest 9, jak zrobimy 9,5, będzie za mało, zróbmy 10, zróbmy szerokość grzbietu 10 cm. Dobra, słuchajcie, już wiemy. Mamy to, teraz tylko musimy dokleić nasze bindowanie tutaj na dół. Pamiętamy, że jest mniej więcej pół centymetra ma być odstępu. Spróbuję sobie zaznaczyć te pół centymetra, żeby było równo wklejone. Czyli tutaj sobie zaznaczam ołóweczkiem miejsce, gdzie będzie pół centymetra. Tu też sobie zaznaczam miejsce pół centymetra. Delikatnie sobie połączę te dwie kropeczki. Delikatnie połączę i będę wiedziała, do czego przykleić. I tutaj teraz kładziemy klej na całości, dziewczyny. I tu musi być ładnie, idealnie rozsmarowany klej po całości, żeby nam się dobrze wszystko przykleiło. To jest bardzo ważne, żeby tutaj się nam wszystko dobrze przykleiło przy tych łączeniach tych łódeczek. Przy tych łączeniach tych łódeczek. Słuchajcie, wiecie, co tak sobie teraz pomyślałam? Teraz sobie tak pomyślałam, że może, tylko że ja nie mam, już musiałabym kupić. Może jeden z Was, bo Wam się tak podoba ta kolekcja, to ja może komuś z Was dzisiaj, kto wykupił naklejkę albo komentarz, to wyślę, słuchajcie, jedną kolekcję taką. Co Wy na to? Zapytam, może dostanę, wiecie, może będą sponsorowane, a jak nie, no to postaram się Wam załatwić. Bo kurde, no wiecie, ja najchętniej to bym wszystkim Wam porozsyłała, ale dołożyłam teraz tutaj do tej linii, a teraz słuchajcie, bardzo ważne, przykładam tutaj teraz i przy każdym tutaj łączeniu dociskam, bo to jest bardzo istotny moment, żeby to wszystko dobrze przykleić, więc tutaj zobaczcie, każdą jedną przerwę wkładam z lewej i z prawej strony i dociskam. Z lewej, z prawej i dociskam. Słuchajcie, przykleiłam, działa. I teraz przyklejamy pierwszą z kopert. Przyklejamy pierwszą.